Nowy dzień, nowe przygody. Czas zacząć dzień drugi naszego wyjazdu. Dzisiaj spróbujemy się dostać na Westerplatte, spróbujemy jeszcze do kilku innych miejsc, na molo w Sopocie. Póki co mamy około godziny 9:20 i idziemy sobie na autobus, by dojechać z kilkoma przesiadkami właśnie na Westerplatte. Take my hand now, it's better. Let's do this together. Uznaliśmy, że przejedziemy się taką linią specjalną, ekspresową 606 zamiast 106. No i tym sposobem zaoszczędziliśmy około 20 minut, nie? No około 20 minut, także teraz sobie idziemy tam na Westerplatte, a później to się jeszcze zobaczy. Właśnie widzieliście takie dwa fajne stateczki. Spróbujemy odnaleźć ich port gdzieś po tej stronie, ponieważ tam to jest dokładnie gdzieś tam za nami. Ale no gdzieś ta ścieżka musi prowadzić, tak? Ponieważ taka fajna ścieżka, niby uczęszczana, bo jest wydeptane, ale jakaś taka nieutwardzona, także zobaczymy, gdzie to prowadzi. Najwyżej się wrócimy albo przejdziemy tamtędy w stronę morza. Tak. No i dobra, jesteśmy tutaj na końcu tej ścieżki. Okazało się, że to jest teren Straży Granicznej. Tutaj macie tą bramę. Teren Straży. Ale tam się da zejść. Dobra. To wam teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. O ile coś będzie widać. I zobaczymy, co dalej. Dobra, jak się okazało, tutaj też za bardzo przejścia nie ma. No, ktoś definitywnie tutaj przychodził, tak? Może spokojnie zmieścić na przykład głowę i sobie nagrać fajny widoczek. Ale no, za dużo to tutaj, prawda, nie ma, tak? Także nawet tam się raczej nie będziemy wbijać. Piękna pogoda, morze spokojne i wiaterek sobie lekki wieje. Nic, tylko się tutaj przejść. Dobra, mała zmiana planów. Dzisiaj do Sopotu nie jedziemy, pojedziemy sobie jutro rowerkami, a dzisiaj śmigamy sobie do Gdyni, coś tam sobie zobaczyć. Także kolejna podróż przed nami. Okej, my jesteśmy już w domku, także można sobie zamówić coś do jedzenia, ponieważ jesteśmy zbyt leniwi, żeby nam się na razie chciało gdzieś iść, a później jedziemy sobie do Gdyni, coś tam zobaczyć, kilka miejsc. Tak jak się najedliśmy tymi burgerami, frytkami, to chyba nie najadłem się w równie taki sam sposób w tym roku. Także teraz trzeba jeszcze troszkę spalić, także jedziemy sobie do Gdyni. A gdzie, to zobaczcie w ciągu następnych kilku minut.
tak można by coś powiedzieć. Właśnie dojechaliśmy do Gdyni po strasznie morderczej podróży. W zasadzie z dzieciarnią. Ile oni mieli lat? Po 5. Po 5, po 6 lat. Głównie ich rozmowy polegały na tym, że się wyzywali od siusiaków na przykład i uznali, że będą uprawiać ze sobą seks. No cóż, można i tak. Pomimo tego, że jestem przyzwyczajony do jeżdżenia autobusami, to jednak po półtorej godziny podróży dwoma autobusami z jedną przesiadką, no troszkę człowiek się czuje zmęczony. Jak wiecie z wczorajszego vloga, mieliśmy zamiar iść na takie koło, wiecie, jak to się nazywa normalnie? To ma jakąś nazwę. Ambet. No, jak zwał, tak zwał. Na takie koło, nie? Obrotowe. No, w Gdańsku. Ale tu jest większe w Gdyni, wam powiem. Także chyba... Mówi się, że fajniejsze są miasta, które mają jakieś takie stare miasto, stare po prostu, wiecie, zabudowy. Ale co jak co, Gdynia nie ma takiego miejsca, ponieważ jest stosunkowo młodym miastem, ale tu mi się nawet bardziej podoba niż w Gdańsku, wam powiem. Tak jak zapowiedziałem, tak zrobiłem. Poszliśmy sobie na to wielkie koło widokowe. Oto widoczek na stronę północną. Tam na stronę zachodnią mamy największy budynek w mieście, a tutaj bardziej na stronę plaży, to mamy plażowiczów i tak dalej. A z kolei tutaj mamy widok na bardziej stronę taką miejską, prawda? Także cóż, jedziemy sobie dalej i robimy kolejne ujęcia. Padliśmy na pomysł, że może się przepłyniemy stateczkiem z Gdyni do Gdańska, ale niestety okazało się, że takowej trasy nie mają, także musimy wracać szybką koleją miejską. Z racji tego, że jesteśmy w Gdyni, to postanowiliśmy, że sobie zobaczymy, jak tu się ma dworzec główny PKP i powiem wam, że jest dużo, dużo fajniejszy niż ten... Co? Że jest dużo fajniejszy niż ten w Gdańsku, taki oto. Nowy, tutaj za bardzo nie widać, ale zaraz zobaczymy go z innej perspektywy. Dobra, bileciki kupione, można jechać. Oczywiście zryty system biletów SKM znowu się nam dał we znaki już w zasadzie wczoraj. O, dało czadu. Dobra, nagranie zakończyłem troszeczkę tak przed czasem, ponieważ nadjechał nasz pociąg, a SKM tutaj w Trójmieście ma to do tego, że jak się nie zdąży na najbliższy pociąg od czasu kupna biletu, to wtedy bilet jest niestety nieważny. Co już wczoraj żeśmy się dowiedzieli, że przypadkowo pojechaliśmy nawet na gapę, tak jakby, bo przekopiliśmy jeden pociąg, no i tak wyszło. No i to by było dzisiaj na tyle.